Rok 2018 zacząłem dosłownie bombowo. Z wody pozyskiwałem wybuchowy gaz, ale też z jej pomocą wykonywałem magiczne sztuczki. Później strzelałem z łuku płonącymi strzałami do tych wcześniej przygotowanych bomb. Odwiedziłem stolicę w poszukiwaniu monety ważącej 20 kg, gdzie miałem też okazję podnieść sztabę złota. W domu zgłębiałem mechanikę płynów, budowałem hologramy i wskrzeszałem węże z piasków. Wiosną w lesie pozyskiwałem wodę z drzew. Wykonałem symulację wyjaśniającą jedną z przyczyn pożarów domów. Prawie straciłeś 2 telefony, w sumie 3. Zbudowałem zjeżdżalnię dla monet ułatwiającą pracę wolontariuszy. Malowałem używając siły mięśni i później znowu, używając do tego celu szlifierki. Poczyniłem znaczne inwestycje, zakupując latający sprzęt do filmowania, aby podnieść jakość udostępnianych wam filmów. Odwiedziłem Zakopane, gdzie wspinałem się, kiedy pogoda dopisywała i kiedy można było utopić się we mgle. Coś zjeść i ogrzać się mogłem przy mega wygodnym ognisku. Wykonanie drewnianego łuku zajęło mi dużo więcej czasu w przeciwieństwie do łuku wykonanego z plastiku. Do domu przeniosłem wycinek podwodnego świata. Strzelając z łuku upewniłem się, że ostrożności nigdy za wiele. Nakręciłem remake ulubionego serialu. Zalałem kawę żywicą, a później drukowałem na drewnie. Przez cały ten czas, a nawet jeszcze dłużej, przygotowywałem niespodziankę na święta, w ten sposób kończąc 2018 rok. Przez 12 miesięcy wrzucałem tutaj 2 filmy w miesiącu w około 2-tygodniowych odstępach, więc jeżeli chcesz dołączyć do ekipy, możesz zasubskrybować kanał, a żeby dowiedzieć się o kolejnym filmie, wcisnąć też dzwonek obok. Po tym wyjątkowo długim wstępie chciałbym podziękować wszystkim, którzy zdecydowali się zasubskrybować kanał, bo bez widzów zapewne nie byłoby też filmów. Podziękowania należą się też za każdą sekundę poświęconą na machnięcie łapką. Za każdy miły komentarz motywujący do działania, jak i feedback pomagający wynosić jakość filmów na nowy poziom. I też wsparcie finansowe. Może nie umożliwia dzisiaj ono finansowania kosmicznych pomysłów, ale świadomość, że jesteście w stanie w taki sposób wspomóc budowę kanału, jest czymś, co daje moc.